Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w Radzyniu Podlaskich. W Radzyniu Podlaskim. Wspaniałych ludzi pracujących na te dobro tego miasta, oddających swój codzienny czas pracy swoim rodzinom. Cieszymy się, że możemy gościć w tak pięknym miejscu i tutaj porozmawiać o Polsce. Chciałbym Państwu przekazać, że jestem kandydatem Paktu Senackiego, który łączy wiele grup społecznych, ale i wiele partii. Zachęcam do tego, żeby 15 października pójść do wyborów i oddać swój rzetelny wobec Polski głos. Dzisiaj spotkaliśmy się też dlatego, że konkurencja tak rozwiesiła swoje banery, że nie mamy gdzie się rozwiesić, ale tu koledzy może dlatego będą mogli parę słów o sobie powiedzieć i z tego się bardzo cieszę. Ja jestem Marek Sulima, pochodzę z tego terenu. Myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał, może wejść na różne media i tam zdobyć wiele informacji. Dziś nie chciałbym zabierać wiele czasu dla moich wspaniałych kolegów, którzy pochodzą z tych stron. Myślę, że znają najlepiej te miejsca. Są to Radzyń, okolice, są to gospodarstwa rolne, bardzo piękne, nieraz zajmujące się sadownictwem, ale też produkcją zwierzęcą. Była tu bardzo duża produkcja jeszcze wcześniej przed ASF-em trzody chlewnej. No niestety wiemy, jak się zakończyła w naszym tutaj okręgu. Ale zachęcam Państwa, Radzyń jest bardzo przyjazny, Radzyń to wspaniali ludzie, dlatego też warto być nieraz w Radzyniu, poznawać ich. Oni mają swe serce, mamy nadzieję, że też swój głos oddadzą zgodnie ze swoim sumieniem i mądrością, bo takie jest serce Podlasia, a dziś sercem Podlasia jest właśnie Radzyń Podlaski. Bardzo proszę moich wspaniałych kolegów o to, aby się przedstawili i powiedzieli kilka słów o swoich kandydaturach i o tym, co chcieliby dla Radzynia dobrego jeszcze zrobić, żeby żyło się tym ludziom bardziej komfortowo i lepiej. Drodzy Szanowni Państwo, myślę, że nie muszę się przedstawiać swojej sylwetki Państwu. Myślę, że spotkaliśmy się w wielu sytuacjach, w różnych sytuacjach, w przedziwnych sytuacjach również. Znamy się od lat. Jestem tutaj po to, bo jesteśmy z wielu komitetów wyborczych, natomiast jestem głównie i tylko po to, żeby Państwu powiedzieć o Marku Sulimie, o człowieku niezłomnym, o rolniku, o tym, który w wielu przypadkach zastępował nas na blokadach, kiedy trzeba było walczyć o sprawy rolnictwa, o człowieku, który ma w sercu i ukochał ojczyznę naszą, o człowieku, który ma wielki dar społecznikostwa, samorządowca. I myślę, że najwyższy czas i pora, byśmy my, Podlasiacy, w szerokim tego słowa znaczeniu całego południowego Podlasia, powiatu radzyńskiego, powiatu bialskiego, powiatu parczewskiego, mieli w końcu swego stąd przedstawiciela w Senacie. Myślę, że zasługujemy my przede wszystkim na to, jako mieszkańcy, żebyśmy go mieli w zasięgu swoim, żebyśmy mogli pojechać do biura, żebyśmy mogli go uszczypnąć, tak? Żebyśmy mogli się wyżalić, żebyśmy mogli złożyć pismo, podanie, prośbę, petycję, by mu w końcu powiedzieć to, co boli to społeczeństwo. Byśmy mieli bezpośredni kontakt. Na to w tym XXI wieku zasłużyliśmy jako społeczeństwo obywatelskie. Pytanie, czy ono dzisiaj funkcjonuje i czy jest takie społeczeństwo. Czy możemy się tym poszczycić? Uważam, że Marek Sulima zasługuje na mandat senatora, zasługuje na nasze poparcie. We mnie on na pewno ma to poparcie i Państwa bardzo proszę o to, byśmy 15 października oddali na niego głos, bo wiem, że będziemy mieli do niego dostęp, że on będzie tym nośnikiem naszych spraw, że będzie również pilnował stanowienia prawa w Senacie. Wiemy, jakie Senat ma możliwości, ale wiemy też, ile poprawek Senat zgłosił obecnie w tej kadencji. Oczywiście bardzo mało nich zostało przyjęte przez Sejm, ale myślę, że po tych wyborach
więcej partii będzie współrządziło w naszym kraju i myślę, że głos Senatu również będzie brany pod uwagę. I oby tak było, proszę Państwa, byśmy pomimo różnych upodobań do partii politycznych, różnych przekonań, mogli chociaż w małej cząstce mieć swój udział w tworzeniu prawa i przedstawianiu tego, co społeczeństwa oczekują. A do Marka mogę powiedzieć tylko tyle, że jeśli nie wykona tego, co ja powiedziałem, to będzie miał też do czynienia tutaj ze mną, bo mamy bezpośredni kontakt i współpracujemy od wielu lat. Chcę Państwu powiedzieć, że wtedy, kiedy ja byłem w Komitecie Regionów i opracowywałem dla potrzeb Komitetu Regionów, to jest takie ciało pomocnicze przy Parlamencie Europejskim, opinie na temat rozwoju ASF-u i walki z ASF-em w Polsce, to Marek był jednym z tych rolników, który również wniósł do tej opinii wiele uwag i też towarzyszył mi na posiedzeniu plenarnym jako ten, który wśród ekspertów, profesorów również, bo tam i profesorowie byli, też jako przedstawiciel rolników pomagał mi bardzo, w sposób bardzo skuteczny. Zresztą komisja została jednogłośnie przyjęta, więc także dziękuję Ci, Marku, za to i obyśmy tak mogli dalej współpracować dla dobra naszej ojczyzny i przede wszystkim mieszkańców, tych, z którymi tutaj żyjemy. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Cześć. I dotrzymam słowa, jak pan mówi. Szanowni Państwo, nazywam się Arkadiusz Maksymiuk. Jestem ze skromnym plakacikiem tutaj tylko dlatego, tak jak wspomniał kolega Marek, po prostu nasza konkurencja zajmuje wszystkie możliwe miejsca, mają tyle pieniędzy do wydania, że chyba nie dadzą rady ich wydać na te reklamy, ale to nic, nie martwmy się, róbmy swoje. Naszą dewizą jest dawanie dobrego przykładu. Ja prywatnie jestem rolnikiem, przedsiębiorcą, a także ojcem siódemki dzieci. Marek tu kandydujący jest ojcem pięciu synów. Oby ten nasz wkład, że tak powiem... Dobrze. I tak, i Sławomir Sosnowski, czwórka. To świadczy o czym? O tym, szanowni Państwo, że nie było 500+, nie było 800+. I wiecie Państwo, ci, którzy stoją tutaj obok również, wychowywaliście swoje dzieci i zrobiliśmy to wszystko z miłości do rodziny, do tego, co dla nas jest najcenniejsze. Dzisiaj jestem tutaj po to, żeby Marka wesprzeć w jego staraniach i zrobimy tutaj wspólnie wiele, aby tylko jego osoba była senatorem. Dlaczego? Dlatego, że spadochroniarzy mamy już dosyć. Marek jest stąd, Marek jest rolnikiem, solą tej ziemi i on nie będzie senatorem od święta, on będzie senatorem na co dzień. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Mackiewicz, jestem nauczycielem w zespole szkół ponadpodstawowych i chciałbym Państwu powiedzieć jedno. W tych wyborach postawmy na ludzi swoich, ludzi, którzy są tutaj z nami, zawsze będą, takimi jak jest Marek Sulima. On nam nigdzie nie ucieknie, nie wyjedzie do sąsiedniego województwa, czy też nawet kilka dalej województw. On zawsze tutaj będzie. Także proszę Państwa, jeszcze raz, postawmy na ludzi, których mamy tutaj, na ludzi swoich, znanych, takich jak Marek Sulima. Nazywam się Ewa Bieniek, kandyduję z listy Nowej Lewicy. Po tym, co panowie poprzedzający mnie powiedzieli o panu Marku, ja już nie mam nic do dodania. Chcę powiedzieć, że pan Marek ma już mój głos i życzę dużo głosów z Radzymia. Bardzo dziękuję. Tego trzeba na pewno. Pana Marka Sulimę znam od wielu lat. 4 lata temu tylko z drugiej strony rynku, tam pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja, też był w Radzyniu i od tego czasu nie zmienił swoich poglądów, czyli gwarantuje, że będzie wierny swoim ideałom, rozpiera go energia, stara się być wrażliwy na ludzkie potrzeby, dostrzega jak niewielu problemy polskiego rolnictwa. Ciągle o tym mówimy, o imporcie zbóż, a on po prostu konsekwentnie nazywa czarne czarnym, białe białym.
Wiem, że Państwo się nie zawiedziecie i ja na pewno będę głosował na pana Marka Sulimę. Szanowni Państwo, ja jako reprezentant Koalicji Obywatelskiej, mimo że nie startuję, jestem przewodniczącym w powiecie radzyńskim, chciałbym powiedzieć, że z panem marszałkiem Sosnowskim pochodzimy z jednej parafii ulańskiej. 4 lata temu z wielkim smutkiem przyjąłem wyniki wyborów do Senatu, bo panu marszałkowi Sosnowskiemu z każdym piątkę przybijał, każdy mu coś zawdzięcza, a niestety w żadnym z obwodów nie wygrał, więc powiem tak. Tutaj oczywiście obecny nasz kandydat Paktu Senackiego, pan Marek Sulima, każdy, kto śledzi jego działalność społeczną, wie, że charakteryzuje się i trochę innymi cechami niż marszałek Sosnowski, więc jeśli siła spokoju marszałka Sosnowskiego to była za mało, to myślę, że ta ekspresja, siła ekspresji pana Marka Sulimy to będzie strzał w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jak Morawiecki siła spokoju? Jeżeli nie, to chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować. Pamiętajmy o tych wielkich słowach naszego wielkiego rodaka, chłopa z krwi i kości Witosa. Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska i o tym musimy dzisiaj pamiętać. I musimy zrobić wszystko, żeby 15 o tym zadbać. Moje motto, które już od dawna powtarzam, to ludzie to anioły z jednym sercem. Żeby się wznieść, musimy trzymać się razem. O to Was proszę i nawołuję. Pójdźmy do wyborów, oddajmy szczery, z serca płynący głos. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję mediom za to, że udostępnili nam możliwość bycia gdzieś na antenie, że mogliśmy tu zaprezentować kandydatów, a mamy wspaniałych też kandydatów, na których głosujcie, wybierajcie swoich, macie z Radzynia tutaj wspaniałych ludzi, kolega z Białej Podlaski, naprawdę trzeba przeglądać, macie teraz te możliwości bardzo rozległe, żeby zobaczyć kandydata, przeszyć na wylot, bo mnie już rozebrano ze wszystkiego, także ja już się nie muszę tutaj jakby pokazywać. Dlatego zachęcam Was wszystkich i apeluję, pójdźmy na wybory. Dziękuję bardzo, wszystkim serdecznie dziękuję.